Cześć, witam Was po przerwie wakacyjnej. Dzisiaj ruszamy z kolejnym tematem, czyli rozmnażanie welonów. Wiem, że już taki filmik jest, ale chciałam go uzupełnić o parę informacji, a może bardziej spojrzeć na ten temat od strony praktycznej. Mam też wrażenie, że temat rozmnażania welonów jest bardziej popularny i częściej wyszukiwany niż temat prawidłowej opieki czy nawet żywienia, więc chciałam jeszcze raz go poruszyć. Żeby w ogóle pojawił się u nas narybek, potrzebujemy samca i samicy. Optymalnie, jeśli są to osobniki tej samej rasy, chociaż jednym z wyjątków od tej reguły jest na przykład rozmnażanie rjukinów i ranchu, co ma na celu doprowadzić do powstania rasy Yuanbao. Yuanbao jest wprawdzie klasyfikowana jako oranda z krótkimi płetwami, ale właśnie pochodzi ona z połączenia tych dwóch ras. Zresztą w Chinach bardzo popularne jest też łączenie różnych ras i często dzięki temu właśnie powstają nowe rasy, ale też często karykatury. Jak więc rozpoznać płeć? Jeśli chodzi o samców, mają oni wysypkę tarłową i to jest najłatwiejszy właściwie sposób. Wysypka tarłowa występuje na skrzelach, ale także na płetwach piersiowych, właściwie na zakończeniach ich. To takie delikatne perełki. Zobaczcie, u tej orandy ona nie ma bardzo widocznej wysypki tarłowej na skrzelach, natomiast na płetwach piersiowych jak najbardziej jest to widoczne. Często też rasy, które mają bardzo duże kaptury, tak zwane lwie główki, też nie zawsze pokazują tą wysypkę tarłową na skrzelach, więc warto też zwrócić uwagę na płetwy piersiowe. Innym sposobem rozpoznawania płci jest zachowanie. Samiec jest tą rybą, która goni samicę. Po trzecie też możemy zobaczyć na odbyt, czy na kloakę naszej ryby. Odbyt samca jest węższy i wklęsły. Samice z kolei nie mają wysypki tarłowej, są tymi gonionymi, a także często w okresie, zwłaszcza w okresie tarła, są bardziej okrągłe, gdyż mają ikrę. Z kolei patrząc na jej odbyt czy kloakę, możemy zauważyć delikatne uwypuklenie. Z innych sposobów prowadzących do ustalenia płci jest delikatne naciśnięcie brzuszka, bo wiadomo, że samiec produkuje mlecz, a samica ikrę. Jednak żeby to zrobić, ryba musi być na to gotowa, więc nie jest to najlepszy sposób. Często zadajecie mi pytania w stylu, co będzie, jeśli połączę swoją rybkę, welonkę, załóżmy rasy fantail, z teleskopem. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wydaje się, że natura zazwyczaj dąży do tego, żeby wrócić do stanu pierwotnego. Więc jeśli teleskop ma dodatkowe ograniczenia czy modyfikacje w postaci swoich oczu, wypukłych, ustawionych na boki, to z dużym prawdopodobieństwem większość na rybku nie będzie miała tej cechy. Z kolei w naturze jest taki proces, który polega na tym, że wady czy te wszystkie modyfikacje wracają, omijając jedno pokolenie. Dochodzi do takich sytuacji, że czasem krzyżując na przykład dwa rjukiny, może się okazać, że nasz narybek będzie z oczami teleskopowymi i będzie demekinami. A to dlatego, że któryś z rodziców, czyli dziadek tego narybku, był po prostu demekinem. Rozmnażanie ryb różnej rasy też często prowadzi do wielu wad genetycznych i deformacji. Nawet jeśli nie są to wady zagrażające życiu, możemy wyprodukować takie potworki, jak widzicie tutaj na przykład na zdjęciu. Jest to ranchu z oczami teleskopowymi, który już i tak ma wystarczająco dużo ograniczeń i ma dołożone jeszcze jedno, czyli właśnie oczy teleskopowe. Moja rada jest taka, że jeśli chcemy rozmnażać ryby, to powinniśmy robić to świadomie i wziąć za ten cały proces pełną odpowiedzialność. Może się okazać, że skończymy z 100 małymi rybkami, na które musimy mieć miejsce, warunki, zaplecze finansowe, bo też trzeba te rybki karmić, a na samym początku najczęściej karmi się żywym pokarmem. Inną kwestią tego rozmnażania ryb jest to, że będziemy musieli wyeliminować osobniki, które są słabsze, chore, zdeformowane, nierokujące albo po prostu cierpiące z powodu swoich licznych ograniczeń czy wad. Podsumowując, opieka nad narybkiem jest czasochłonna, kosztowna, wymaga wielu poświęceń. Jak rozmnażać? Są dwie opcje. Jest to rozmnażanie naturalne oraz ręczne. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Zacznijmy od rozmnażania naturalnego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to proces, który dzieje się naturalnie, więc nie stresuje ryby może bardziej niż trzeba. Natomiast taka metoda daje nam mniejszą kontrolę nad doborem rodziców naszego narybku. Zwłaszcza jeśli dzieje się w naszym ogólnym akwarium, gdzie mamy różnego rodzaju ryby. A druga kwestia jest taka, że przy małej ilości roślin czy przy braku mopa tarłowego bardzo często ikra może zostać
zostać zjedzona, zanim zdążymy ją wyciągnąć czy uratować. No i ostatni punkt jest taki, że jest mniejsza ogólnie szansa na zapłodnienie. Rozmnażanie ręczne. Tutaj jest większa kontrola i większa przewidywalność nad tym, jak będzie wyglądał narybek. To jest ważne zwłaszcza dla osób, które profesjonalnie podchodzą do hobby, czy kreują wręcz swoje linie, albo też dążą do produkcji czempionów, które będą zdobywały medale na wystawach. Chodzi o to, że mamy większą kontrolę nad tym, jak wybierzemy rodziców i jakie potencjalne cechy chcemy uwypuklić czy osiągnąć u tego narybku. W tej metodzie jest też większa szansa na sukces. Musimy też pamiętać o tym, że ikra ma dosłownie sekundy na to, żeby zostać zapłodniona. Więc i często jest tak, że samica ma bardzo dużo ikry i jeden samiec może nie wystarczyć do tego, żeby zapłodnić ją całą. W takim rozmnażaniu ręcznym optymalnie, jeśli w tym samym czasie naciskamy na brzuszek samca i samicy i wtedy dochodzi do zapłodnienia tej ikry. Ale są też inne sposoby, na przykład takie, że najpierw bierzemy samca, potem samicę, potem znowu samca i tak dalej. Tym sposobem możemy mieć bardzo dużo młodych. Stres. Wszystko, co nie odbywa się naturalnie i wymaga ingerencji człowieka, gdzie musimy dotknąć rybę i wyciągać ją, jest pewnego rodzaju stresem dla ryby. Ale też to tarło zachodzi bardzo szybko. Uważam też, że jeśli robimy to delikatnie, ryby są na to gotowe, to jest mniejszy stres dla samicy, niż miałaby być goniona godzinami przez kilku samców. Jak zrobić mopa tarłowego? Mop tarłowy to jest bardzo fajne narzędzie, bo pozwala nam bardzo łatwo usunąć ikrę optymalnie zapłodnioną z akwarium i przenieść do innego zbiornika. Do produkcji takiego mopa tarłowego wystarczy nam włóczka, korek po winie, nie jest to konieczne, są inne też sposoby, nożyczki i jakiś zeszyt, ewentualnie książka. Początkowo nawijamy około 100 razy włóczkę na zeszyt czy książkę. Później wiążemy jeden koniec na górze i odcinamy końcówkę na dole. Następnie na górze montujemy korek po winie. Ten korek będzie nam służył do tego, że mop nie będzie tonął. Moja rada jest taka, żeby po wsadzeniu do akwarium mopa dobrze namoczyć, można go trochę powyciskać, żeby właśnie nabrał on odpowiedniego kształtu i ta część, która ma zatonąć, była pod powierzchnią wody. Jak przygotować się do rozmnażania welonów? Nieważne, czy będziemy rozmnażać nasze ryby naturalnie czy ręcznie, ważne jest to, żeby tarło rozpoczęło się samo. Żeby ułatwić ten proces, musimy upewnić się, że mamy po pierwsze czystą wodę, po drugie zdrowe ryby, a po trzecie możemy też manewrować temperaturą, czyli podnieść ją minimalnie, żeby troszkę odwzorować pory roku. Wiadomo, że w naturze dzieje się tak, że ryby po zimie, kiedy woda zaczyna się ocieplać, rozpoczynają tarło, gdyż jest to znak, że już jest wiosna i robi się cieplej. Niektórzy hodowcy zalecają również poprzedzić tarło karmieniem ryby wysokobiałkowym pożywieniem. I teraz tak, jak rozmnaża się welony na farmach, albo jak robią to profesjonalni hodowcy. Znam osoby, które zajmują się profesjonalnie szubunkinami czy whale-tailami i często tarło poprzedzają kilkutygodniowe przygotowania. Właśnie jest to manewrowanie podmiankami wody, temperaturą, to odpowiedni dobór samca i samicy, czasem też nawet oczekiwanie na odpowiednią porę i fazę księżyca. Obserwowałam kilka różnych farm i tarło zachodzi zarówno naturalnie, jak i ręcznie. Jednak większość hodowców wybiera jedną z dwóch metod. Zazwyczaj jest tak, że jeśli dążymy do uzyskania jakichś kształtów czy jakiejś cechy, którą chcemy uwypuklić, to szukamy jej w samcu. I zazwyczaj tego samca krzyżujemy z bardzo dobrej jakości samicą. I później jest tak, że są dwie opcje, ale mniej więcej polega to na tym samym systemie, że mamy samca i samicę. Później ta samica będzie tą samicą alfa, nazwiemy ją, i ten narybek, syna jej, będziemy krzyżować znowu z tą samicą, a potem jej wnuka. I tak właśnie prowadzi się linię i prowadzi się do uwypuklenia czy powstawania określonych kształtów. Ale druga wersja jest taka, że to właśnie samiec jest tym samcem alfa i potem krzyżuje się go z jego córką i wnuczką. W kolejnym odcinku z tej serii opowiem Wam więcej, co się dzieje z jajeczkiem od samego momentu zapłodnienia do później, jak przebiega selekcja, jak się zajmować takim narybkiem i tak dalej. Natomiast teraz czekam na Wasze komentarze, czy udało Wam się kiedyś rozmnożyć welony, albo czy uważacie, że macie jakąś odpowiednią parę u siebie. Tymczasem to tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.